Siema wszystkim, z tej strony Soli, a dzisiaj mam dla was kolejną mapkę, na którą musisz bić naprawdę dużą ilość expa. Więc jedyne co musicie zrobić, to klikamy sobie tutaj zmień tryb i wpisujemy dokładnie ten kod, który ja, czyli 933404 i tutaj na końcu 6766. Jeżeli jesteście na konsoli, to wpisujcie po prostu 14, jeżeli na komputerze to V14. Klikamy sobie Enter, klikamy sobie odtwarzę, pamiętajcie, żeby gra była prywatna. Klikamy sobie szybko Raj, teraz wchodzimy do sklepu i wpisujemy sobie kod Soul. Jeżeli to zrobicie, naprawdę bardzo, bardzo wam dziękuję za pomoc. I teraz sobie po prostu czekamy, aż was załaduje. Jeżeli was załadował, pamiętajcie, że jeżeli poczekacie 10 minut, to po prostu dostaniecie tego expa więcej. Ja nie chcę czekać, żeby wam to szybko pokazać. I także ja przed chwilą zrobiłem tą mapkę i po prostu mi się nie nagrał ekran, muszę nagrać jeszcze raz. Więc podchodzimy do tego miejsca i po prostu sobie tutaj tańczymy. Jeżeli zaczniecie tańczyć, to powinno was zaraz tutaj przeteleportować i na pewno ja dostanę teraz mniej expa od was, ponieważ po prostu przed chwilą to zrobiłem, tak jak mówię, i niestety nie zapisał mi się ekran. Więc musicie po prostu tutaj sobie stanąć i czekać, aż was przeteleportuje. Jeżeli was przeteleportowało, musicie sobie poczekać te 10 sekund, aż timer się skończy i w tym miejscu będziecie musieli wpisać sobie kod 353. Klikamy sobie confirm i teraz po prostu bierzemy sobie tą snajperkę i ten grappler. Jeżeli to wzięliście, to idziemy sobie dokładnie z tej strony, tutaj będą takie drzwi po prawej stronie. Podchodzimy do automatu, klikamy sobie AFK XP, teraz sobie stąd zeskakujemy i musimy zabić tutaj dwie osoby jakby. Pierwsza będzie dokładnie za tym budynkiem, druga za tamtym, więc skakujemy sobie tutaj. Bierzemy snajperkę i strzelamy po prostu do pierwszego bota. Jeżeli z niego strzeliście, tutaj powinniście zacząć dostawać expa. Idziemy sobie teraz do kolejnego bota, który będzie dokładnie tam z tyłu, więc bierzemy sobie grappler i lecimy tam po prostu do niego. I drugi będzie tutaj z tyłu, jak widzicie, podchodzimy sobie do niego i w tym miejscu strzelamy do niego i za niego także zacznie dostawać expa, więc przejdziemy sobie teraz jeszcze do dwóch miejsc z expem, więc pierwsze będzie dokładnie tutaj, więc idziemy sobie do tego domku i tutaj będzie na lewym golfie pierwszy przycisk, klikamy sobie E na niego, idziemy sobie teraz do takosów dokładnie w tym miejscu i tutaj za kasą także będzie kolejny przycisk, więc skakujemy tutaj, klikamy sobie secret XP i po prostu czekamy, aż ten exp się nabije. Więc życzę wam miłego expienia i widzimy się już jutro w kolejnej mapce. Siemanko!